Ja się bardzo cieszę, że jeżeli jest możliwy rozwój naszego województwa, w tym wypadku akurat powiatu gorzowskiego. Bardzo cieszę się, że pieniądze z Lasów Państwowych trafiają również do samorządów, więc ta współpraca samorząd, Lasy Państwowe, czyli instytucja Skarbu Państwa, tak świetnie potrafią ze sobą działać, bo pamiętajmy o tym, że komunikacja jest kluczem do wszystkiego, nie tylko ta werbalna, słowna, ale również ta drogowa, więc drogi łączą i tego się trzymajmy. Miejmy nadzieję, że to nie jest ostatnia taka inwestycja Lasów Państwowych w samorząd, w powiat gorzowski. To trzeba podkreślić, że to nie są inwestycje na terenach leśnych, tylko inwestycje na terenach samorządowych. W tym przypadku jest to samorząd powiatowy, czyli Starostwo Powiatowe Gorzowskie, ale tak naprawdę dotyczy to okolic gminy Lubisz. Tak? Jest to gmina przede wszystkim wiejska, niezbyt bogata i prawdopodobnie gdyby nie partycypacja środków z puli Lasów Państwowych dedykowanych od dyrektora generalnego i od ministra Edwarda Siarki, to ta inwestycja prawdopodobnie tutaj nigdy by nie powstała. Ale właśnie dzięki tym środkom mamy tą inwestycję, ona będzie zrobiona i przede wszystkim trzeba się cieszyć tym, że będzie służyć przede wszystkim lokalnej społeczności. Prawie 3 miliony, ale trzeba pamiętać jeszcze o koniecznym wsparciu tego przedsięwzięcia przez gminę Lubiszyn, czyli z budżetu gminy Lubiszyn i oczywiście Starostwa Powiatowego. Jeśli kojarzycie Państwo skrzyżowanie na drodze 130 do Lubna, to naprzeciw tego skrzyżowania, przy tym skrzyżowaniu rozpoczyna się tak zwana droga, czyli taki trakt przez las, który łączy się z jedną z ulic w Lubiszynie, stanowiąc naprawdę doskonały skrót komunikacyjny dla wielu mieszkańców Lubiszyna, ale z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że dzięki zaangażowaniu nadleśnictwa i Lasów Państwowych w to przedsięwzięcie na pewno będzie to zadanie przynosiło korzyści również Lasom Państwowym. Oczywiście współpraca zawsze jest potrzebna. Myślę, że to jeżeli łączymy siły, to dzięki temu nasi mieszkańcy mogą mieć lepszą drogę komunikacyjną, lepsze połączenie. Dążymy do tego, żeby mieszkańcom lepiej się żyło, więc dlatego te działania takie powinny być na każdym poziomie. Służyć ludziom, po prostu. Ona jest o tyle bardzo ważna, że będzie na pewno takim alternatywnym też objazdem do Lubiszyna. Skrócenie drogi mieszkańcom o 2 kilometry w jedną stronę. Więc myślę, że docelowo ten skrót przyczyni się do tego, że mieszkańcom będzie się lepiej żyło w powiecie tak naprawdę i w swojej gminie. A Lasy Państwowe też dzięki temu będą miały drogę, dzięki której będą mogli też przejeżdżać swoimi samochodami, bo ściągają drzewa, różne inne działania robią w lesie. Straż pożarna dla bezpieczeństwa, kiedy musi dotrzeć, bo tam jest taka droga gruntowa. My naprawdę musimy ją od podstaw budować. I to jest dość duże wyzwanie, ale oczywiście wielkie ukłony dla Lasów Państwowych, że te środki zostały przyznane.